Proszę Państwa, przejmuję kamerę, witam na kanale vlogowym Doleski, tutaj nasz tatuażysta Daniel, jak zawsze przemiły i główna bohaterka dzisiejszego dnia. Kuba. A i Kuba. Jest jeszcze Kuba dość specjalny. Dobra. Specjalny. Specjalny. Będzie ci zasłaniał. No dobra, no to twój kanał, mów. Generalnie chcielibyśmy porozmawiać o tym, że... Znaczy taka mała rozkminka na temat tego, czy fajnie jest, jak tatuaż ma jakieś znaczenie, czy robimy coś tylko dlatego, że nam się to podoba. Ja jak na razie do tej pory tatuaże mam... Mam z jakimś tam znaczeniem dla mnie. Nie wszyscy muszą to znaczenie znać i rozumieć, natomiast wystarczy, że ja je znam i wiem, że to jest coś, co zostanie ze mną do końca, przynajmniej takie mam wrażenie teraz. Wiecie, nigdy nie mów nigdy. Nie do końca, bo jak i tramwaj rękę utnie, to nie będzie miała wrażenia. tak więc no, ja jestem zdania generalnie raczej... Jeżeli o mnie chodzi, że chciałabym mieć coś, co ma dla mnie jakieś znaczenie i to jest dla mnie jakiś symbol. Ale też w żaden sposób nie neguję, jeżeli ktoś ma tatuaż... Neguję? Poza kamerą powiedziała co innego, że to jest bez sensu i głupota. Nieprawda, nic takiego nie powiedziałam. Właśnie to jest Daniel, poznajcie Daniela. nie mogą go poznać, bo jest pochylony i zajęty. Roboto. A nie wiem, czy chcę was poznać. No dobra. No widzisz, straciłam wątek przez ciebie. Nie neguję tego, jeżeli ktoś jak robi... Jak straciłaś wątek, stać palec we wrzątek. To będzie dobry vlog. To będzie bardzo dobry vlog, bardzo taki mało chaotyczny, mam wrażenie. Tak, będzie świetnie przygotowany. Wracając do tematu, nie neguję, że... To będzie blog, a nie blog. To masa zwarta, rozgrywana. Nie neguję w żaden sposób tego, jeżeli ktoś sobie robi jakiś wzór, tylko dlatego, że mu on się podoba, czy jest to jakiś kwiat, czy cokolwiek, to wy musicie to czuć. Jeżeli robicie coś takiego, to musi być w 100% wasze. I ja w ogóle uważam, że lepiej zrobić tatuaż później niż za wcześnie. Od 12. Na przykład jest za 25-20 i dopiero zaczynamy. Lepiej później niż za 30. Bardziej chodziło mi o to, że lepiej po 30 niż po 15. Masz 30 lat? Nie. Nie mam. Skończyłem 20 lat temu, 30. Tak więc w ogóle takie głosy na temat tego, że nie wiem, na starość się głupieje, bo chce się robić tatuaż, nie, wręcz przeciwnie, uważam, że lepiej zrobić go jak jest się starszym, bo wtedy robi się go bardziej świadomie. Ale nieprawda, są zalety robienia tatuażu, jak jest się młodym, bo mniej boli, he? Może, nie wiem. Nie może, na pewno tak, to wszyscy ci to powiedzą, tak? Zargają po 30, co ci powiedzą. Mają obniżony próg bólu. Nie, no jak jest za młodu, jest większa zajawka na tatuaż, a później to już myślisz za dużo. Te twoje przemyśliwania po 30 niestety nic dobrego nie wnoszą. A za młodu robisz na spontanie tu i teraz. A później patrzysz, ale ale było fajnie. A tu po 30, tak sobie przemyślałam, że to powinno znaczyć dla mnie to. Rock'n'roll. Okej. A jaki był temat naszego vloga? Temat naszego vloga miał być... Rock'n'roll w tatuażu. Tatuaż rock'n'rollowy czy disco polowy? Czy poetycki? Ja się zastanawiam, czy to się nadaje w ogóle po prostu. No najwyżej wypikasz to. Nie ma co wypikiwać za bardzo. Nie, zamysł był taki, że chciałam pogadać... Jak zrobicie takiego głupiego, to na pewno będzie miał większą oglądalność, bo taki normalny, mądry, to każdy to zrobi. A taki głupawy? Nikt. Nie ma. To będzie, ten będzie taki niemądry w takim razie. I dlatego będzie z tobą. No dobra, czyli, moje są zawsze. Czyli Ola mówi, że tatuaż powinien mieć znaczenie. Znaczy, że ja swoje chcę mieć ze znaczeniem. Nie mówię, że powinien, tylko że jeżeli takie o mnie znaczki chodzi. Sobie robi, dlatego takie malutkie. A ty powiedz. Tatuaże robi, bo to są znaczące tatuaże, znaczki takie, jak pocztowe. A takie duże to są nieznaczące, bo to nie ma takich znaczków pocztowych. Ja pytam, czy tatuaż ma mieć znaczenie, czy nie? Zawsze ma znaczenie. Nawet jak go nie ma, to ma jakiś tam, bo to jest znacznik taki, jak świnie w sklepie.
znaczki na poczcie. Poczułam się uroczo. Czy tatuaż ma być mądry, czy ma być po prostu ładny? Każdy ma jakby inny stosunek do tego, jak do wszystkiego, więc może być ładny i być niemądry, a może być ładny i mądry, więc jakby zasadniczo pobiegnie dwa w jednym, można mieć albo i to trzy nawet. Wyklucza. To się nie wyklucza po prostu. A jakie ludzie robią tatuaże najczęściej mądre? Spróbują sobie jakieś mądrości robić ze znaczeniem? No jak oglądało się Miami Ink, to zawsze mieli znaczenie. Dla każdego tatuaż to jest inaczej. To nie jest tak, że robisz, bo nawet to, że ci się podoba, to tu jest znaczące, jakby gdzieś tam. Zamknij twarz, ja tu mówię, że gdzieś tam jest to ze znaczeniem, bo to ci się podoba i to już jest znaczące, jest jakby w pewnym momencie może nawet kluczowe. No. A to, czy ma głębszą treść, czy jej nie ma, no to już jest inna sprawa, no to już to każdy musi sam zdecydować. Twój tatuaż ma głębszą treść? Mój tatuaż ma głębszą treść. Ma głębszą. Taką głęboką ma. No jak tam? Dobrze, było to. Skończyliśmy? Ciach, skończyliśmy. Znowu się wszystko udało. Jak no. Zawsze. Znaczy, prawie. Prawie się udało. Trochę jest krzywo, ale dobra. U Daniela zawsze jest krzywo, ale to już była. Był ale kończę. Ale przynajmniej jest zrobione. Ale tak. Na prawo. Dobra, no to co no. Teraz, jaki jest morał? Morał jest taki, że chciałabym, żebyście dali znać. Żeby miał być inny napis, ale nie wyszło. Że macie tu przechodzić na tatuaże. Chciałabym... Miał być napis, hopa, wyszło cokolwiek innego. Chciałabym, żebyście dali znać, jakie wy macie zdanie na temat tego, o czym rozmawialiśmy, czyli o znaczeniu i o tym, czy lepiej robić za wcześnie, czy za późno. Po 22. Po 22 zawsze. Najlepiej. Tak. Czekamy na wasze komentarze i na opinie. Oczywiście, jeżeli lubicie takie chaotyczne i spontaniczne vlogi, to poprosimy o kciuki. Spontaniczność była ustalona miesiąc temu. Tak. Zapraszam was do wszystkich linków i informacji, które znajdziecie pod filmikiem, jak zawsze. Bo wszystkie będą lipą. Linki znaczy. Sorry, nie skończę tego vloga ja normalnie. No. Ja już skończyłem. Na rękę. Coś się skończyłem roboty na rękę. Dobra. Się tatuaż na rękę skończyłem. Daniel się tutaj mota. Do zobaczenia następnym razem. Pa! See you. Nie będzie następnego razu. Skończyliśmy. Dziękuję. Piąteczka!